Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Ponownie na moim kanale ja jestem Rosso, a to jest kolejny poradnik do gry Margonem. Tym razem postaram się opisać wam profesje, wszystkie, które chcą w grze i przy okazji doradzić, która jest dobra dla początkujących, bo otrzymywałem wiele pytań a propos właśnie tego, z którą postacią najlepiej zacząć grę. Dlatego postanowiłem, że podzielę się poniekąd moją wiedzą i właśnie nie dość, że opiszę te wszystkie profesje, to jeszcze przy okazji powiem wam mniej więcej, która się będzie najlepiej spisywać dla nowego gracza lub która będzie się spisywać najlepiej dla zaawansowanego gracza, chociaż myślę, że taki gracz już będzie wiedział, którą profesję ma grać. Także no, zaczynamy. Tak ogólnie rzecz biorąc, w grze jest 6 profesji, 3, które walczą w zwarciu i 3, które walczą na dystans. Z tej pierwszej grupy wyróżniamy wojownika, paladyna i tancerza ostrzy, a z tej drugiej łowcę, tropiciela i maga. I tak, zaczniemy sobie od tej pierwszej grupy i zaczniemy najpierw od wojownika. Jeśli o niego chodzi, to ogólnie jest to postać, która ma największy współczynnik pancerza w grze na swoim ekwipunku. Nie ma on tego pancerza najwięcej ogólnie, gdyż paladyn jest w stanie go przeskoczyć. Niemniej jednak nie jest w stanie go przeskoczyć, mając sam ekwipunek. Chodzi tutaj o to, że z tarczą słońca jest on w stanie osiągnąć pancerz, który przewyższa wojownika w pewnym stopniu. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o ekwipunek, to nawet te, które paladyn dzieli z wojownikiem, mają mniej pancerza niż te, które wojownik ma sam dla siebie, tak? Także idąc tym tokiem, wojownik ma największy pancerz w grze, bez umiejętności. Posługuje się on bronią dwuręczną, jednoręczną, półtoraręczną i może oczywiście też mieć tarczę. Kiedyś działało to, a propos broni półtoraręcznej i tarczy, kiedyś działało to w ten sposób, że jeżeli miało się oczywiście dwa zestawy umiejętności, jeden pod jedną rękę, drugi pod dwurękę, jeżeli miało się broń półtoraręczną, zdjęło się tarczę, to ta broń zyskiwała bonus do obrażeń i skalowała się z bronią dwuręczną, czyli zyskiwała bonus ze specjalizacji broni dwuręcznej, a jeżeli się miało ją z tarczą, to ze specjalizacji broni jednoręcznej. Teraz nie wiem, czy to tak będzie działać, bo tych specjalizacji nie ma. Warto to sprawdzić, jeżeli macie. Ja osobiście nie sprawdzałem tego, bo rzadko kiedy bywam w grze, jeśli chodzi o wojownika. Mam tam ten swój tam 63, który robiłem pod tego, to była moja pierwsza postać tak swoją drogą, dlatego też powiem, dlaczego moim zdaniem wojownik jest najlepszy na początek. Nie sprawdzałem tego u siebie, dlatego jeżeli macie półtora rękę i macie tarczę, to zdejmijcie sobie tą tarczę na chwilę, zobaczcie, czy wam te obrażenia podskoczą. Taka ciekawostka. Jeśli chodzi o wojownika dalej, to oczywiście jest to postać, która totalnie nie nadaje się na PvP. Z bronią dwuręczną i tym swoim pancerzem i dużą pulą życia jest w stanie na początku do tego 40 levelu, nawet na łaźnie jest on dobry na PvP, w sumie można tak powiedzieć, bo no, ma tyle pancerza, że większość postaci mu nic nie robi, oprócz maga. Mag jest obok niego, w sumie jedną z lepszych postaci, ciekawszych na początek, ale to powiem później. Choć myślę, że wojownik się lepiej przyda, nada. I tak, co chciałem powiedzieć jeszcze? No właśnie, z tym swoją dwuręką, dużymi obrażeniami i ogromną redukcją jest w stanie na początku naprawdę, oczywiście z dobrym ekwipunkiem, jest w stanie sobie ładnie radzić na PvP, później już odstaje strasznie od reszty. Jest to postać, która jest stworzona bardziej pod stanie na elitach, bierze się go bardziej na tytanów i tak dalej. Jest to postać tak... W sumie jest to postać, która ma dosyć ciekawy tak zwany crowd control, czyli jest w stanie ogłuszać przeciwnika na przykład i tak dalej, nie? Co jeszcze? Ma on bardzo, bardzo tani ekwipunek. Możecie naprawdę zrobić sobie heroiki na nim za grosze. Jest to dobra postać, żeby po prostu sobie nią zarabiać. Zrobić ją na ten setny level na przykład, czy tam ten 100... Ładne zarobki są już na 115 w górę, jak się już chodzi na przykład na mumię, tam już można ładnie sobie zarobić. Czy na te wyspy, Jezus, jak to się nazywało. No tam, gdzie są te szkielety, nie pamiętam. Mniejsza o to. Warto sobie zrobić go na ten 115, 20 i tak dalej. I chodzić sobie na przykład na ekspowiska, ekspić nim po prostu, zbierać przedmioty i tam gdzieś po boku robić sobie nową postać i zbierać wojownikiem na tą nową postać na ekwipunek. Także no, tyle chyba. Jeśli chodzi o to, dlaczego według mnie wojownik jest jedną z lepszych postaci tuż obok maga na początek, bo zapomniałem dopowiedzieć,
To właśnie dlatego, że jego duży pancerz, duża pula życia i ogromne obrażenia na początek z broni dwuręcznej są wystarczające, aby radzić sobie z większością przeciwników. Nie stanowią one żadnego zagrożenia. Musiałem sobie odmienić, wybaczcie. Nie stanowią oni żadnego zagrożenia, dlatego nie trzeba mieć jakiejś dobrej znajomości gry, wystarczy mieć po prostu mocny ekwipunek, czyli po prostu najdroższy, jaki jest na dany level, i to starcza, nie? Nawet te umiejętności nie są aż tak bardzo potrzebne na wojownika na tym, do tego powiedzmy 50 poziomu, bo on sobie na spokojnie radzi bez tych umiejętności na ekspieniu, także no. Tyle. Przechodzimy do następnej postaci. Drugą postacią jest Paladyn. Jest on bardzo bliski wojownikowi, gdyż jest on połączeniem jego i maga. Dzieli on oczywiście z nimi ekwipunek. Jeżeli chcecie iść w stronę bardziej na przykład pancerza, to dzielicie oczywiście z wojownikiem. Jeżeli na przykład chcecie mieć, nie wiem, odporności na żywioły czy leka turowego, to oczywiście idziecie w stronę maga. Posługuje się on bronią jednoręczną, dwuręczną, półtoraręczną i tarczą. Oczywiście może używać żywiołów, ogień, zimno, czy tam lód, jak kto woli, pioruny, błyskawice, zwał jak zwał. Oczywiście preferowany zestaw jednoręka i tarcza. Co jeszcze? Ma on z umiejętnościami najwyższy współczynnik pancerza, z tego względu, że używa on tarczy słońca, a tarcza słońca daje bonus do pancerza. Niemniej jednak teraz ona jest trochę na późniejszym etapie gry. Nie pamiętam na którym levelu, chyba na 80 albo na wyższym, nie wiem, nie sprawdzałem w sumie. Ale tak, z tą umiejętnością jest w stanie przeskoczyć wojownika. Niemniej jednak jest to umiejętność aktywna, dlatego nie działa ona cały czas, tylko podczas walki. Dalej, nie polecam tej postaci dla osób początkujących z tego względu, że tutaj w grę wchodzą dwie statystyki, czyli już siła i intelekt. Nie jest to tak jak w przypadku wojownika, czyli pakujemy wszystko w siłę i w energię. Tutaj już trzeba te umiejętności rozdzielić pod dwie statystyki, dlatego jest to już trochę bardziej zaawansowana zabawa. Niemniej jednak nie jest to najtrudniejsza postać. Jeżeli ktoś ogarnia gry RPG, czy chociaż, nie wiem, już chwilę pograł, to może na spokojnie sobie tą postać wziąć. Nie ma ona jakiegoś najdroższego ekwipunku, jest raczej w takich średnich cenach. Jest to postać bardzo dobra na ekspienie, na elity 2, tytany, herosy i inne takie bajery. Jest również bardzo dobra na PvP. Co tam jeszcze? Ma umiejętności oczywiście crowd control, czyli jest w stanie zamrażać i tak dalej, to jest bardzo, bardzo przydatna rzecz. I to chyba tyle by było, jest bardzo podatny na truciznę, tak a propos. I to tyle. Przechodzimy do następnej postaci. Trzecią i ostatnią profesją z tej grupy jest oczywiście tancerz ostrzy. Jest to postać, której zdecydowanie nie polecam osobom początkującym, gdyż jest ona jedną z dwóch profesji, które są najtrudniejsze w grze. Jest to połączenie wojownika i łowcy. Ma on średnią ilość punktów życia, średnią ilość pancerza, jest bardzo szybki i ma największy współczynnik uniku w grze. Jest to jego główna statystyka defensywna. Jest on w stanie na już powiedzmy średnim poziomie, czyli na 70-80, uzyskać 50% szans na unik. Dlatego jest to postać, która jest no naprawdę bardzo niebezpieczna. Nadaje się średnio na ekspienie. Aha, a propos, używa dwóch broni oczywiście jednoręcznych, czyli broń jednoręczną i broń pomocniczą. Co jeszcze właśnie? Jest ona dosyć słaba na ekspienie, z tego względu, że nie ma on jakichś obszarowych umiejętności, jak na przykład wojownik, który ma szeroki zamach, czy na przykład właśnie nie ma na tyle pancerza, jak na przykład paladyn, żeby sobie poradzić tam, powiedzmy, przyjąć więcej na klatę. Jest to postać, która jest średnia również na tytanów, na herosów, czy na elity. Ma on dużo obrażenia, dlatego jest w stanie sobie poradzić, niemniej jednak nie ma żadnych takich umiejętności, powiedzmy crowd control właśnie, czyli że nie ma żadnego ogłuszenia, zamrożenia czy coś. Jest to postać bardzo dobra pod PvP, jedna z najlepszych, gdyż jest on w stanie zadać ogromną ilość obrażeń. Jest on w stanie zadać oczywiście obrażenia ze swojej broni głównej, swojej broni pomocniczej. Jest w stanie uzyskać jeszcze trzeci cios, tak zwany, czyli jest w stanie zadać obrażenia z trzech źródeł w jednym.
i w jednym uderzeniu jest oczywiście w stanie wywołać głęboką ranę, przez co zadaje obrażenia co turę oraz może używać oczywiście trucizny, dzięki czemu spowolni przeciwnika przy okazji oraz jest w stanie dalej zadawać co turę jakieś tam obrażenia. Co jeszcze bym mógł na jego temat powiedzieć? Ma bardzo drogi ekwipunek. Ma bardzo drogi ekwipunek. Na początku sobie w ogóle nie radzi praktycznie. Jest on bardzo papierowy na początku, gdyż ma bardzo małą oczywiście ilość pancerza, życia i ten unik jeszcze nie jest dobrze rozwinięty. Te obrażenia jakoś tam, powiedzmy, się równoważą, niemniej jednak nie są one tak wysokie jak u wojownika i tak dalej, dlatego wymaga on bardzo dużego doświadczenia, jeżeli się chce nim grać na późniejszym etapie i tak dalej, dlatego nie polecam go dla osób początkujących. Myślę, że to by było na tyle. Idziemy do drugiej grupy. Jeśli chodzi o drugą grupę, pierwszą postacią jest mag, który oczywiście jego główną statystyką jest intelekt. Posługuje się on żywiołami, ogień, zimno i błyskawice. Może używać laski dwuręcznej lub różdżki i broni pomocniczej, na przykład tarcza czy jakaś tam kula, która zwiększa mu obrażenia. Ma najmniejszy poziom życia w grze, ma najmniej pancerza, ma najwięcej leka turowego z ekwipunku oraz najwięcej absorpcji w ekwipunku. Jest to postać, która jest bardzo dobra do ekspienia, bo ma dużo umiejętności obszarowych. Oczywiście tutaj wchodzi również dystans, także przeciwnicy muszą zrobić do niego krok. Leczenie turowego bardzo ratuje w tym przypadku, dlatego może jest w stanie tam, powiedzmy, trochę wytrzymać. No i ta jego absorpcja, która broni go przed atakami. Niemniej jednak tutaj jest wyższość wojownika na początku, gdzie jego pancerz jest na tyle duży, że jest w stanie większość obrażeń ładnie zredukować i przyjąć na klatę. A mag no, nie jest w stanie ich zredukować, bo ten jego pancerz no, dużo nie zredukuje, a absorpcja nie działa razem z redukcją. Hit, który wejdzie na przykład w 100%, na przykład dajmy na to, no nie wiem, jakieś uderzenie, tam gdzie wojownik przyjmie je bezpośrednio na życie, zostanie one zredukowane, a mag, który przyjmie bezpośrednio na absorpcję, nie zostanie zredukowany. Dopiero przy drugim uderzeniu, gdy już mu ta absorpcja zejdzie, dostanie na życie, to wejdzie ta minimalna redukcja z jego pancerza, która no, go nie uratuje. Może tam trochę lek zadziała, ale to na początku nie jest na tyle duży, aby jakkolwiek go uratować. Jest to postać właśnie, a propos, dobra dla początkujących, ale właśnie dla takich osób, które nie chcą później zmieniać postaci. Jest ona dobra na PvP, dlatego już jeżeli chce się grać po prostu, zaczyna się, to można ją na spokojnie ekspić do bardzo wysokiego poziomu. Ona będzie sobie dawać radę na większości starć. Jest ona bardzo pożądana, jeśli chodzi o walki na tytanów, gdyż ma leczenie, oczywiście grupowe. Jest w stanie zamrozić przeciwnika, jego ataków nie da się uniknąć, w sumie można je oczywiście tylko zablokować tarczą na przykład. Ma on bardzo drogi dosyć ekwipunek, muszę przyznać. Heroiki są drogie, po prostu. Nie są one jakieś najdroższe, ale na pewno są, no trzeba trochę wydać na nie, dlatego myślę, że tutaj dla osób początkujących wojownik też się będzie lepiej spisywał, jeżeli oczywiście, tak jak mówiłem, nie chce się wbijać jakiegoś ogromnego poziomu. Co jeszcze? Bardzo dobry na łaźnie, 40 poziom. Oczywiście tutaj również, to zależy od ekwipunku, ale wojownik może sprawić jakieś tam problemy. Niemniej jednak większość osób wybiera właśnie maga na krwawe łaźnie, dlatego jeżeli ktoś chce, to polecam. To chyba tyle. Przechodzimy do następnej. Drugą postacią w tej grupie jest oczywiście łowca. Tutaj sprawa wygląda podobnie jak u paladyna. Jest to jedna z profesji, która nie jest najtrudniejsza, ale w sumie początkujący gracze mogą mieć z nią problem. Niemniej jednak myślę, że nie powinno być jakiejś tragedii tutaj. Jest to postać, która tak jak tancerz ostrzy ma średnią ilość życia, średnią ilość pancerza. Niemniej jednak ma ogromny jest bardzo szybka, najszybsza w grze. Również jest w stanie używać uniku, nie jest to też największa ilość. Posługuje się on czynnikami dodatkowymi, tak to ujmę, czyli tutaj chodzi o głęboką strzałę i o truciznę. Spisuje się średnio na ekspieniu, gdyż
gdyż nie ma żadnych, powiedzmy, umiejętności crowd control, czyli nie jest w stanie nikogo ogłuszyć ani nic w tym stylu. Jego główne obrażenia wychodzą z głębokiej rany albo z trucizny. Oczywiście jest w stanie się ładnie zrobić pod krytyk, ale tutaj jeśli chodzi o grad strzał na przykład, który jest jego główną umiejętnością obszarową, tuż obok podwójnej strzały, ale podwójna strzała nie działa na zasadzie aż takiej, powiedzmy, obszarówki. Grad strzał nie jest w stanie zrobić żadnej głębokiej rany czy trucizny, czy nie może wejść krytyk na niej, także powiedzmy, że to działa trochę inaczej. Jest on, powiedzmy, dosyć bezpieczny, gdyż każda postać, która jest wojownikiem, w sensie walczy w zwarciu, musi zrobić do niego dwa kroki, do tego jest w stanie sobie tutaj zrobić kilka tur, plus jeszcze jego szybkość często przekracza szybkość innych profesji, dlatego też jest w stanie tutaj oczywiście sobie zrobić jakąś dodatkową turę, chyba że walczy z paladynem, magiem albo tropicielem, którzy mają zimno i go będą spowalniać, nie? Dlatego no... Co jeszcze bym mógł powiedzieć? No jest bardzo dobra na PvP, tutaj nie ma niczego takiego, co by można mu zarzucić, jedynie właśnie to, że nie jest w stanie nikogo zatrzymać na turę czy coś. Jest w stanie trochę spowolnić trucizną, ale to nie jest jakaś duża liczba. Oczywiście jego ekwipunek nie jest jakoś drogi, jest całkiem średni, także no. To by było na tyle chyba, myślę, że nie ma niczego więcej ciekawego do powiedzenia na jego temat. Trzecią i ostatnią z drugiej grupy postacią jest oczywiście tropiciel. Jest to druga najtrudniejsza postać w grze, tuż obok tancerza ostrzy. Tutaj w rolę wchodzą dwie statystyki, czyli oczywiście intelekt i zręczność. Jest to postać, która ma średnią ilość pancerza, ma średnią ilość punktów życia, ma średnią ilość uniku mniej więcej na tym samym poziomie co łowca, średnią ilość szybkości mniej więcej na tym samym poziomie co tancerz ostrzy, średnią ilość absorpcji, mniejszą od maga oczywiście, średnią ilość leczenia turowego, mniejszą od maga, większą od paladyna. I co jeszcze? Jego ekwipunek jest bardzo drogi, mniej więcej na tym samym poziomie co tancerza ostrzy. Jest to postać, która dobrze sobie radzi na ekspieniu, chociaż są lepsze, czyli można by powiedzieć, że średnio sobie radzi po prostu. Trzeba oczywiście do niego dwa kroki zrobić, niemniej jednak nie ma żadnych obszarówek, które by jakoś tutaj dużo zdziałały. Tutaj to tyczy się tego samego, to samo tyczy się oczywiście tutaj łowcy. Grad strzał to jest jedyna taka, powiedzmy, dobra obszarówka u tropiciela, jak i u łowcy. Dlatego no, szału tutaj nie robi. Tropiciel oczywiście jest w stanie używać magii żywiołów, zimno, ogień i oczywiście błyskawice. Jest w stanie również używać głębokiej rany, chociaż jest to średnio opłacalne. Jest w stanie się zrobić pod czysto pod krytyka na przykład i pod obrażenia fizyczne. Może się zrobić czysto pod krytyka, pod obrażenia magiczne. Jest w stanie zamrażać przeciwników, jest w stanie nadać płonącą, tak, jest w stanie oczywiście użyć takiej tak zwanej płonącej strzały, tak płonki, która jest w stanie zadawać obrażenia od ognia co turę. Co jeszcze można powiedzieć? Jest on bardzo dobry na PvP, tutaj to samo się tyczy tancerza ostrzy, są to dwie moim zdaniem topowe profesje, które dają sobie radę w sumie z każdą profesją na PvP, gdyż są one bardzo uniwersalne. Co jeszcze można by powiedzieć? Nie wiem, czy mówiłem o ekwipunku, jest ogólnie bardzo drogi, to samo jak u tancerza ostrzy. Co jeszcze można by powiedzieć? Jest on bardzo dobry i wręcz pożądany na tytanów, herosów, elity i tak dalej, gdyż no nie dość, że jest w stanie ogromne obrażenia zadać, jest on w stanie nałożyć dodatkowe efekty czasowe, na przykład właśnie płonąca strzała, czy chociażby jest w stanie zamrozić albo uleczyć swoich kompanów. Co jeszcze by można było powiedzieć na tego temat? Chyba w sumie tyle. Jest on beznadziejny na początku, nie daje sobie rady totalnie z niczym. Znaczy tam radzi sobie z potworami, nie? Oczywiście tam ten dystans jego, który tam jest w stanie dać jakąś tam mu przewagę, plus ten czasem leczenie, które dzieli z magiem, też mogą zdziałać cuda, niemniej jednak no, nie radzi sobie na początku za bardzo, bo jego obrażenia nie są takie duże.
Zamrożenie jeszcze tak nie działa dobrze. Łąka nie jest taka silna. Obrażenia fizyczne, które zadaje, nie są za dobre. Krytyk, który można rozwinąć dopiero na wysokim poziomie, na przykład na 100, tam powiedzmy 100 plus, jak na przykład ja mam teraz tego 145, tam mam krytyka na poziomie 25%. Dopiero na takim poziomie można, powiedzmy, osiągnąć go w jakiejś takiej dobrej mierze. Dlatego no, on dopiero zyskuje naprawdę na wysokim poziomie. Na początku jest po prostu beznadziejny, dlatego nie polecam nikomu, kto nie ma doświadczenia albo nie ma milionów w banku, żeby móc kupić sobie mu jakieś na przykład legendarne czy heroiczne ekwipunki, że tak odmienię sobie na początek. Także no, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik wam w jakimś stopniu pomógł. Był on całkowicie na spontanie robiony, dlatego mogłem się trochę mieszać. Nie mam tutaj żadnej karteczki ani niczego, żeby nie było. Trochę poucinam ten materiał, żeby jakoś to, powiedzmy, było, trzymało się kupy. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, również piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam, dziękuję za uwagę. Jeżeli film się podobał, łapka w górę, jeżeli nie, no to niestety łapka w dół. Widzimy się w kolejnych szerokości i do usłyszenia.